Witam wszystkich z tej strony Matysow. A dziś to jest drugi odcinek z serii techniczny Matysow, w którym pokażę, jak wykonać taki wiatraczek. No tam akurat jeszcze lata nie ma, trochę się cieplej zrobiło, ale szału nie ma. Ale zawsze może się przydać na przykład do kompa. Więc zapraszam do oglądania. Here we go. Dobrze. Więc będziemy potrzebowali taką baterię 9-woltową lub pokażę jeszcze w drugiej opcji, jak zrobić podpięty na USB. I najpierw pierwszy wariant, czyli z baterią 9-woltówką. No i jedziemy. Musimy zrobić tak, że tutaj normalnie powinna być końcówka, ja już sobie je odciąłem. I tu są trzy kable. Czerwony, czarny i żółty, który już uciąłem. Tu jest tylko końcóweczka. Tak, ledwo widać. I robimy tak. Na przykład sobie z takiego zegarka wyciągamy sobie właśnie taki styk. Ucinamy go. No i bierzemy kostkę. Czerwony z czerwonym, czarny z czarnym. I podłączamy normalnie. Wiatrak działa. Mimo, że jest 12V normalnie, jak w komputerze jest, to i tak nawet nieźle daje, bo już chusteczkę mi zaciągnął. No. No i dobrze. A jeszcze w drugim wariancie, jak na przykład chcemy go sobie podpiąć do komputera jako dodatkowe chłodzenie, no to na przykład możemy sobie zrobić taką wymienną końcówkę. To jest właśnie plus kostki, że mogę sobie tutaj wziąć, odkręcić. No i bierzemy sobie taki normalny kabelek, na przykład jak mamy od telefonu stary, który już nie jest potrzebny. Kurde, zaciągnął się. O, teraz będzie dobrze. No i to sobie możemy odpiąć. Bierzemy sobie taki przykładowy kabel, no, na mikro USB na przykład od telefonu, który nie jest już nam potrzebny. I ucinamy tę końcówkę, która na przykład się wpina do telefonu. I tu powinny być 3 albo 2 kable. Tutaj w moim przypadku akurat jest czerwony i biały. Mam czerwony, tutaj biały. I żeby to sprawdzić sobie, podepnę do powerbanka, który, żeby zobaczyć, który jest plus, który minus. I za pomocą miernika takiego uniwersalnego ustawiamy sobie na prąd stały 20V. Ja sobie tu położę i jeśli podłączymy źle, czyli ja sobie tutaj zrobię czerwony z czarnym, czarny z czerwonym, to będzie na minusie. Nie może być na minusie. Musimy zrobić tak, żeby po dotknięciu jednego kabla czarnym, a drugiego czerwonym, o, to przytrzymam, było normalne. Ja tu mam takie, to jest standardowe 5V, takie z na przykład z laptopa. No i dobra, sobie odepnę, co by mi się zwarcie nie zrobiło. I sobie zapamiętałem, że ten jest czerwony, ten jest czarny i podpinamy tak, jak jest normalnie. Więc zaraz wracam. Powinno to wyglądać tak. I teraz sobie tutaj ustawię. Jeżeli nasz wiatrak podepniemy pod jakikolwiek port USB, to się nam włączy. Można to użyć na przykład jako dodatkowe chłodziwo do komputera, albo na przykład po prostu taki sobie wiatraczek trochę daje mniej, bo jest jednak o te 4V mniejsze napięcie, ale jakoś tam daje radę. I teraz mogę pokazać, jak to wygląda z laptopem. No i jedziemy. Sobie to włączę. I jak podepniemy sobie tutaj do USB, no to działa normalnie, bardzo fajnie. Można go sobie ustawić tak do laptopa. No i tutaj to by było w tym odcinku na tyle. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądnięcia poprzedniego odcinka i następnego. Więc cześć.